Państwo, powiem tylko hasło wywoławcze. Pan Andrzej Duda, Państwa gościem. Zapraszamy serdecznie. Przybycie na spotkanie ze mną tutaj w Częstochowie. Dziękuję również za to gorące powitanie, takie wspaniałe. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to wspaniałe powitanie. Niezwykle się cieszę, że na trasie moich spotkań z Polakami, na trasie mojego objazdu, realizacji mojego zamierzenia kampanijnego przed, wierzę w to głęboko, objęciem Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jestem dzisiaj wieczorem w Częstochowie. Bardzo się z tego powodu cieszę i bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Proszę Państwa, uważam, że kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, prezydent też, powinien odwiedzić wszystkie zakątki Polski. Powinien się spotkać z Polakami w tych miejscach, które bardzo często Polacy nazywają swoimi małymi ojczyznami. Ale tak naprawdę są to po prostu cząstki naszej wielkiej, wspaniałej ojczyzny. I dziś przed nami wielkie zadanie. Mówię nami, bo chodzi o nas wszystkich, chociaż największe zadanie i największa odpowiedzialność spoczywa na ludziach władzy, czyli na tych, którzy będą prowadzili polskie sprawy w najbliższych latach. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że dzisiaj tym największym wyzwaniem jest skierowanie Polski
zawrócenie Polski z równi pochyłej i skierowanie Polski na drogę rozwoju, przede wszystkim rozwoju gospodarczego. To jest ogromne wyzwanie, które stoi przed nami wszystkimi, dlatego że Polska znajduje się w stanie zagrożenia. Może nie takiego, które jest dziś realne, ale takiego, które jawi się potencjalnie w wyniku obecnych zdarzeń za lat 15, 20, 30. Myślę o gremialnym wyjeździe z Polski młodych ludzi. Myślę o tym, że młodzi ludzie nie widzą dzisiaj w naszym kraju dla siebie perspektyw rozwojowych i mówią, no cóż, my musimy wyjechać, bo chcemy normalnie żyć, bo chcemy mieć pracę, bo chcemy zarabiać godne pieniądze, bo chcemy założyć rodziny, nie martwiąc się o to, co będzie następnego dnia, bo chcemy móc jeździć na wakacje, tak jak żyją wszyscy na zachodzie Europy normalni ludzie. I podtekst jest następujący, no dlatego, że tutaj tego wszystkiego nie mamy, tutaj nie mamy na to najmniejszych szans. Więc co robią? Ja to nazywam po imieniu. Udają się i oddają się pod opiekę innej władzy, pod opiekę władzy w innych państwach, bo okazuje się, że w innych państwach na zachodzie Europy, gdzie mówi się o kryzysie, również mówi się o trudnej sytuacji gospodarczej, jakoś te warunki do życia, do rozwoju, do założenia rodziny, do tego, żeby mieć dzieci, pracę i godziwe wynagrodzenie są. Jakoś nie widzę, proszę Państwa, u nas gremialnie przybywających Greków, których kraj pogrążony jest rzekomo w ruinie gospodarczej. Natomiast słyszałem o naszych rodakach, o Polakach, którzy jeżdżą do Grecji pracować. Więc chyba nie ma u nas aż takiego cudu gospodarczego i chyba nie ma u nas aż takiej zielonej wyspy, jakby się rządzącym wydawało, jak nam wmawiają w telewizji, co po niektórzy politycy Platformy, albo pan prezydent Bronisław Komorowski, który mówi, że ostatnie 25 lat jest wielkim sukcesem. Gdyby te ostatnie 25 lat było wielkim sukcesem, to młodzi ludzie nie wyjeżdżaliby z Polski. Gdyby te 25 lat było wielkim sukcesem, to polskie PKB nie pochodziłoby w 20% z produkcji przemysłowej, podczas gdy w 1988 roku pochodziło z produkcji przemysłowej w 46%. I wmawiano nam, że nowoczesna gospodarka to gospodarka oparta na usługach, a nie na jakimś ciężkim przemyśle. Gdzie jest dzisiaj ta gospodarka? Gdzie są dzisiaj te usługi, jeśli nie będzie ich komu świadczyć? Bo nikt nie będzie tutaj chciał mieszkać, w kraju nad Wisłą, z którego chyba Europa chce uczynić skansen i tereny zielone. Chociażby poprzez przyciśnięcie nas pakietem klimatycznym, jeżeli jednocześnie nie dostanie możliwości rozwijania tego kraju. Dzisiaj, proszę Państwa, jest wielka rola dla prezydenta Rzeczypospolitej także do wypełnienia. Bo okłamano Polaków. Zrobił to Donald Tusk, mówiąc o tym, że prezydent jest strażnikiem żyrandola. Strasznie się do tego przywiązał obecnie urzędujący prezydent Bronisław Komorowski. Tymczasem Konstytucja daje prezydentowi Rzeczypospolitej bardzo konkretne uprawnienia. A przede wszystkim bardzo silną pozycję prezydentowi dajecie Państwo i ja, i wszyscy inni Polacy, polscy wyborcy, którzy mają jedyną taką możliwość, żeby zagłosować w całej Polsce na jedną osobę. I tą osobą jest przyszły prezydent Rzeczypospolitej, bo to jedyny taki w Polsce mandat. Mandat, na który wybierana jest jedna osoba w wielkim okręgu jednomandatowym, jakim jest nasz kraj. I dlatego ten mandat daje prezydentowi niezwykłą siłę i niezwykły autorytet. Daje mu siłę przede wszystkim do tego, żeby działać, bo tego Polacy powinni oczekiwać od prezydenta Rzeczypospolitej, żeby po prostu wykonywał swój mandat. A na ten mandat składają się dwa elementy. Pierwsze to jest odpowiedzialność przed społeczeństwem za mandat, który został mu przez społeczeństwo ofiarowany. A więc prezydent powinien przede wszystkim służyć Polakom, tym, którzy go wybrali, a w demokratycznym kraju przyjmujemy, że w związku z tym wybrali go wszyscy.
bo miał większość i ten mandat dostał. I przede wszystkim w związku z tym powinien pilnować spraw społecznych i służyć prezydentowi. I rzeczą, której prezydentowi robić nie wolno, jest wykluczanie kogokolwiek w polskim społeczeństwie. A wyklucza przez to, że nie dostrzega wielkich grup społecznych. A wyklucza przez to, że lekceważy obywateli, że udaje, że ich nie ma. Prezydent powinien być otwarty. Prezydent powinien spotykać się z wielkimi grupami społecznymi nawet wtedy, kiedy protestują. I nawet wtedy, kiedy ma odmienne od nich poglądy i się z nimi nie zgadza. Ale powinien ich przyjąć po to, żeby czuli się częścią polskiego społeczeństwa. Po to, żeby dać dowód istnienia demokracji. Bo w demokracji możemy mieć różne poglądy, ale musimy się szanować. I to jest wielkie zadanie prezydenta Rzeczypospolitej wobec polskiego społeczeństwa. Powinien ważnych spraw dla społeczeństwa bronić. Nigdy nie powinien się zgodzić na to, żeby rząd szedł po najmniejszej linii oporu i powołując się na problemy finansów publicznych, na problemy budżetu, podwyższał wszystkim Polakom wiek emerytalny do 67 roku życia. Prezydent mógł powiedzieć nie. Mógł powiedzieć nie, zwracam tą ustawę do ponownego rozpoznania w Sejmie, bo mam prawo weta, konstytucyjne prawo. Nie pozwolę na to. Niech będzie podwyższona liczba posłów, która to przegłosuje. Podwyższona większość w parlamencie. Jeżeli tak, proszę bardzo, odpowiedzialność przechodzi na posłów. Ja jako prezydent mówię, że protestuję. Mógł to zrobić. Nie zrobił. Podpisał. Bo realizował partyjny interes ugrupowania, którego wystawiło w wyborach wtedy i wystawiło go także teraz. Prezydent nie jest pisarczykiem swojej partii. Jest reprezentantem Rzeczypospolitej Polskiej wybranym przez naród i prezydent musi o tym pamiętać. I dlatego ja mówię Państwu wszystkim, wyborcom w Polsce i także Wam mieszkańcom Częstochowy i okolic. Proszę Państwa, jednym z pierwszych projektów ustaw, które prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda, jeżeli mnie wybiorą na ten urząd Polacy, zgłosi do Sejmu i wypracuje przede wszystkim z ekspertami, będzie projekt przywracający poprzedni wiek emerytalny, bo uważam, że Polacy zostali skrzywdzeni. Finanse publiczne. A poza tym, jak już się coś robi, to trzeba to robić logicznie, żeby potem ludzie nie mówili, że mają do czynienia z durniami. Jeżeli ktoś z jednej strony podwyższa wiek emerytalny, tłumacząc, że ludzie muszą dłużej pracować, z drugiej strony obniża wiek szkolny do 6 lat, bo mówi, że młodzi muszą szybciej wejść na rynek pracy, a jednocześnie nie tworzy miejsc pracy, tylko je likwiduje, tak jak zlikwidowano polskie stocznie i chciano zlikwidować kopalnie, to ja przepraszam bardzo, ale gdzie tu jest sens i logika? I skąd te miejsca pracy, jak nie znamy się znać? To nie ma nic wspólnego z polskimi interesami, to nie ma nic wspólnego z interesem polskiego społeczeństwa, to nie ma nic wspólnego z polską racją stanu. Dzisiaj odbudowa przemysłu w Polsce, dzisiaj odbudowa polskiej gospodarki, dzisiaj tworzenie miejsc pracy musi być podstawowym zadaniem rządzących. Ci, którzy są, na pewno tego zadania nie wykonają, bo mieli na to 8 lat, a prezydent 5 i nie zrobili w tej sprawie nic. W związku z powyższym pewne jest jedno. Polska potrzebuje dzisiaj zmiany władzy. Powinni przyjść do władzy ludzie uczciwi, którzy rozumieją i są przeświadczeni, że polityka to rozumna troska o dobro wspólne. To jest niezwykle ważny cel, bo tak jak Państwu powiedziałem na wstępie, Polskę trzeba zawrócić na drogę rozwoju. Oczywiście to jest trudne, bo droga rozwoju to droga, na której trzeba się wspinać. Ale wspina się człowiek wzwyż, po to, żeby osiągnąć szczyt. I takie musi być nasze dążenie. I my musimy wierzyć w to, że to jest możliwe. Bo jest to możliwe, proszę Państwa. Tylko trzeba dobrze rządzić. I taką perspektywę.
prezydenturę. Taką prezydenturę. Prezydenturę rozważną, ale odważną. Prezydenturę z energią. Prezydenturę, która zapomina o tym, że w ogóle istnieje żyrandol. Prezydenturę ciężkiej pracy dla Polski, dla Polaków, dla przyszłych pokoleń w gruncie rzeczy. Ja właśnie proponuję Państwu tutaj w Częstochowie i w całej Polsce. I zaręczam Państwu, że zrealizuję te plany. Zaręczam, że będę bronił ważnych dla nas wartości. Zaręczam, że będę bronił i będę służył polskiemu społeczeństwu i polskiemu państwu, bo taki w moim najgłębszym przeświadczeniu jest obowiązek prezydenta. Nie pozwolę na wyprzedaż polskiej ziemi. Jeżeli będzie trzeba, jeżeli Sejm nie wypracuje w odpowiednim czasie, czyli już w najbliższym czasie, rozwiązania, a jest taki projekt złożony w Sejmie, tylko trzymają go w zamrażarce, chroniącego obrót polską ziemią po 1 maja 2016 roku, to po wyborach prezydenckich zrobi to prezydent Rzeczypospolitej, jeżeli Andrzej Duda zostanie na ten urząd wybrany. Ja to dzisiaj Państwu gwarantuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, i nigdy nie zgodzę się na to, żeby dokonywano prywatyzacji, bo niestety, ale z pewnością będzie to złodziejska prywatyzacja, tak jak do tej pory zazwyczaj bywało, prywatyzacji polskich lasów. Nie zgodzę się na to. Nie zgodzę się na to, żeby likwidowano polskie kopalnie i w ogóle następne gałęzie polskiego przemysłu. Bo już miała być restrukturyzacja stoczni. Dzisiaj wiszą na nich zardzewiałe kłódki. Ja jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mówię takiej polityce nie. My powinniśmy prowadzić politykę odwrotną. Politykę reindustrializacji kraju. I dlatego, jeżeli zostanę wybrany, natychmiast przy Urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej powołam Narodową Radę Rozwoju, która będzie zrzeszała ekspertów, specjalistów z różnych dziedzin życia społecznego. Po to, aby wypracować strategię rozwoju kraju. Nie na 5 lat, nie na 7 lat. Co najmniej do 2050 roku. Tak jak dzisiaj w Katowicach, wokół miasta, z ekspertami, z profesorami, z samorządowcami dyskutowaliśmy o problemie polskiego przemysłu energetycznego i wydobywczego, o polskim węglu. Takie długofalowe, długoletnie strategie są potrzebne. One mogą być wypracowywane w otoczeniu prezydenta Rzeczypospolitej i przy udziale prezydenta Rzeczypospolitej. Chociaż najlepiej byłoby, gdyby była również współpraca rządu w tym zakresie, bo potem to powinno być przyjęte przez parlament. I ja mogę Państwu dzisiaj przyrzec i zawrzeć z Państwem umowę, że jako prezydent Rzeczypospolitej na pewno będę tak działał i będę wspierał każdy rząd, niezależnie od tego, z jakiego ugrupowania on będzie, pod jednym warunkiem, że będzie tworzył w Polsce miejsca pracy i będzie stwarzał perspektywy godnego życia dla ludzi. Wtedy z pewnością będzie na miejscu. Że będzie realizował politykę równych szans dla wszystkich, niezależnie od tego, czy mieszkają w małej miejscowości, czy w wielkim mieście. To znaczy, że będzie realizował politykę zrównoważonego rozwoju, bo ona dzisiaj jest w Polsce niezwykle potrzebna, dlatego że w wielu miejscach słyszę głosy, że Polska powiatowa jest zwijana, że znikają instytucje kultury, szkoły, komisariaty policji, urzędy pocztowe, sądy, wszystko to, co ludziom jest potrzebne do życia, wszystko to, co zawsze było. I ludzie nie mają jak żyć. I w związku z tym albo popadają w nędzę, w apatię, albo po prostu się wyprowadzają. I Polska powiatowa zaczyna zanikać. A młodych to już po prostu dawno tam jest, jak na lekarstwo. I nie mogą tak dalej być prowadzone polskie sprawy. I polskie samorządy też wymagają wsparcia, a nie oszukiwania ich poprzez zrzucanie na nie dodatkowych zadań, bo to jest w istocie pozbywanie się odpowiedzialności za te zadania przez władzę centralną, za czym nie idą pieniądze. I łamana jest Konstytucja, Europejska Karta Samorządu Terytorialnego i ustawy samorządowe. I to nie jest polityka, o której można byłoby choć w najmniejszym stopniu powiedzieć, że jest polityką rozwoju. To jest polityka kunktatorstwa i braku odpowiedzialności.
cwaniactwa i bezczelności. A ja na taką politykę mówię nie. Reprezentować Polski na arenie międzynarodowej. Nawet wtedy, kiedy zagraniczni politycy i media będą kręcić nosem i będą niezadowoleni. Bo nie ma i koniec wreszcie musi być z polityką, którą Donald Tusk i jego współpracownicy lansowali od 2007 roku płynięcia w głównym nurcie. Skutki jej obserwujemy dzisiaj. Donald Tusk ma lukratywne stanowisko, a Polski nie ma przy stole żadnych rokowań. To jest właśnie skutek. Tuska zresztą też nie ma, bo nikt się z nim nie liczy, a on się boi. I koniec, proszę Państwa, wbijania Polaków w kompleksy. My powinniśmy być dumni z naszego państwa, które jest jednym z większych w Europie, z tego, że jest nas 38 milionów, z tego, że zatrzymaliśmy kiedyś turecką nawałę na Europę, a potem sowiecką nawałę na Europę. Tego, że potrafiliśmy i potrafimy zwyciężać. Powiedzieć do widzenia politykom, którzy wstydzą się słowa naród. I najwyższy czas powiedzieć do widzenia politykom, którzy Polaków od lat wbijają w kompleksy, mówiąc, że nasz kraj, że Polska jest brzydką panną bez posagu. I w związku z tym powinniśmy się nisko kłaniać na arenie. Polska jest dumną, piękną kobietą, żoną i matką i my jesteśmy z niej dumni, bo jesteśmy Polakami. I powinna być godnie i z podniesioną głową reprezentowana na arenie międzynarodowej, także przez prezydenta Rzeczpospolitej, bo tam, w sferach dyplomatycznych, międzynarodowych, wszyscy wiedzą, jaka siła wynika z mandatu, który prezydentowi jest dany przez naród. I nie da darmo dlatego, na przykład Rada Europejska nazywa się zgodnie z traktatami Radą Przywódców Państw i Rządów, a więc przywódców państw najpierw, bo to są właśnie prezydenci, w wielu przypadkach wybrani przez swoje narody. I to oni są na pierwszym miejscu. I oczywiście, zgodnie z polską konstytucją, w dziedzinie polityki międzynarodowej, w dziedzinie spraw zagranicznych, prezydent powinien współdziałać z premierem i właściwym ministrem. I ja się przed tą współpracą uchylał nie będę, ale równocześnie gwarantuję Państwu jedno. Ja nie pozwolę Polską pomiatać, bo jestem dumny z tego, że jestem Polakiem i będzie Polska godnie reprezentowana. Dziękuję. Kwiaty otrzymałem w imieniu wszystkich mieszkańców, dlatego wszystkim mieszkańcom Częstochowy i okolic bardzo serdecznie za te kwiaty. I za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Proszę Państwa, dziękujemy naprawdę, potrafimy, damy radę, damy radę. Dziękuję bardzo.
kiedy będziemy aktywni, kiedy zapukamy do sąsiadów i znajomych, kiedy również ich poprosimy o tę aktywność. I dziś apeluję do Państwa i proszę pokornie, włączcie się w zbieranie podpisów na kandydata odważnego, prawego i sprawiedliwego, Andrzeja Dudę. Jest nadzieją dla Rzeczypospolitej Polskiej. Polska zasługuje na to, żeby mieć dobrego gospodarza, nowego, pierwszego obywatela Rzeczypospolitej. Tutaj są listy, proszę Was, zabierzmy te listy, podajcie sąsiadom. Zbierzmy miliony podpisów poparcia. Niech zwycięży 10 maja Andrzej Duda! Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Andrzeja Dudy, prosimy o zadawanie pytań. Czy ktoś chciałby zadać pytanie? Owszem, można. Panie redaktor. Dorota Hagen, Gazeta Wyborcza. Podczas kampanii samorządowej prezes Kaczyński obiecał w Częstochowie powołanie województwa częstochowskiego. Ma pan coś częstochowianą w tej sprawie do powiedzenia? Ja w tej chwili jeżdżę po Polsce, spotykam się we wszystkich miastach powiatowych, a także w miastach, które kiedyś były województwami. I moje dotychczasowe obserwacje wskazują na jedno. Jest potrzebny co najmniej specjalny plan odbudowy gospodarczej i rewitalizacji swoistej byłych miast wojewódzkich. Miast, które w dużej części zostały zapomniane i na przestrzeni ostatnich lat po utracie swojego wojewódzkiego statusu zostały także i pokrzywdzone. Dzisiaj specjalny program jest konieczny właśnie dla takich miast. Takim miastem jest między innymi na mapie Polski Częstochowa, w której jestem dzisiaj, i to mogę z całą pewnością zadeklarować, że jeżeli Polacy wybiorą mnie na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, zaraz po tym wyborze powołam przy Urzędzie Prezydenta Narodową Radę Rozwoju, w której będą eksperci, specjaliści z różnych dziedzin, między innymi z zakresu gospodarki i ekonomii, ale także doświadczeni samorządowcy. I będziemy chcieli wspólnie taką strategię dla byłych miast wojewódzkich, po to, żeby przywrócić je na drogę rozwoju, także zrealizować. Ale czy faktycznie pan premier... Gazeta Częstochowska. Czy pan premier Jarosław Kaczyński obiecał, że Częstochowa znajdzie się w trójce tych miast i gwarantował? Czy jeżeli pan obejmie funkcję prezydenta, czy ta gwarancja, tę gwarancję możemy przekazać częstochowianom? Możecie państwo przekazać tą gwarancję, że na pewno będzie tutaj przychylność ze strony prezydenta Rzeczypospolitej, jeżeli Andrzej Duda zostanie nim wybrany. Natomiast rzeczywiście to dobrze, że pan prezes Jarosław Kaczyński tutaj taką deklarację złożył, bo wierzę w to głęboko, że będzie w przyszłości premierem i jako premier przygotuje taki rządowy projekt. Natomiast niezależnie od tego, co będzie robił rząd, ja mogę zadeklarować, że taka strategia zostanie przygotowana i w tej strategii Częstochowa na pewno zostanie przeze mnie uwzględniona. Deklaruję to dzisiaj. Niech to będzie moja umowa z częstochowianami. Panie doktorze, jeździ pan po Polsce, po całym kraju, tak. Spotyka się z Polakami, tak. Z rodakami z najbardziej odległych zakątków naszego kraju. Intensywna bardzo kampania, ale i spektakularna. Czy do końca uda się zachować takie tempo? Mam nadzieję, że tak. Ja mam bardzo dużo energii. Zresztą śmieję się, że ja w ogóle zapominam o tym, że gdzieś w Pałacu Prezydenckim jest jakikolwiek żyrandol, bo i tak na pewno nigdy bym pod nim nie usiadł, dlatego że jestem człowiekiem zbyt wielkiej energii i mam zbyt wielkie przekonanie co do tego, że prezydent powinien działać i że ma wielkie zobowiązanie wobec narodu, jeżeli zostaje wybrany, do tego, żeby nic nie robić, a zwłaszcza, żeby nie bronić polskiego społeczeństwa przed niekorzystnymi zmianami i nie proponować takich zmian, które poprawiają
poprawiają Polakom jakość życia. Uważam to za wielkie swoje zadanie i wielką także i moją osobistą ambicję jako kandydat i mam nadzieję prezydent Rzeczypospolitej. Będę z całą pewnością działał i deklaruję na wszystkich swoich spotkaniach, że mogą być Polacy, mogą być wyborcy pewni. Jeżeli zostanę wybrany prezydentem Rzeczypospolitej, będę współpracował z każdym rządem, który będzie chciał i będzie realizował, nie tylko obiecywał, ale realizował program odbudowy polskiej gospodarki, rozwijania polskiego przemysłu, tworzenia nowych miejsc pracy. Z całą pewnością taki rząd będę dwoma rękami wspierał, nieważne z jakiej formacji politycznej będzie on pochodził. Dlatego, że uważam, że to jest także wielkie zadanie dla prezydenta i w tym dziele, tak dzisiaj Polsce potrzebnym, ja bym powiedział wręcz niezbędnym, po to, żeby dać w Polsce szansę młodym ludziom, po to, żeby rozwijały się w Polsce następne pokolenia i żeby nasz kraj kwitł, a nie usychał, to jest wielka także rola prezydenta Rzeczypospolitej. To może jeszcze ja jedno pytanie. Bardzo tak usilnie mówi się o debacie z panem obecnym prezydentem Komorowskim, który unika, nie chce się zgodzić na debatę. Jak pan ocenia postawę pana prezydenta? Dlaczego tak robi? Nie wiem, czy pan prezydent boi się debaty, czy pan prezydent po prostu okazuje w ten sposób lekceważenie swoim konkurentom. Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Faktem jest, że widzę różne przejawy nerwowego zachowania ze strony zarówno samego prezydenta, w końcu jakby nie było już w tej chwili kandydata PO na urząd ten w następnej kadencji, ale także przede wszystkim w jego otoczeniu i wśród polityków Platformy. To są jakieś insynuacje takie, no powiedziałbym, niewybredne momentami. Ja apelowałem od samego początku o merytoryczną kampanię i staram się tak tą kampanię prowadzić. Uważam, że Polacy i ja także jako kandydat mam prawo oceniać obecną prezydenturę, która w Polsce dobiega w tej chwili 5 lat i mam prawo mówić o tym, jaka jest moja wizja prezydentury i tak działam, ale cały czas trzymam się w ramach dyskusji merytorycznej i uważam, że debata jest solą w tym przypadku demokracji. Debata jest czymś podstawowym w kampanii wyborczej prezydenckiej. To przecież wyborcy muszą mieć możliwość porównania kandydatów, muszą mieć możliwość porównania ich propozycji, muszą mieć możliwość porównania ich wizji prezydentury, a także oceny tego, jak dotychczasowa prezydentura była realizowana, skoro prezydent jako kandydat PO znowu startuje w wyborach. I powiem tak, jest dla mnie niepojęte, że Bronisław Komorowski uchyla się od debaty, że Bronisław Komorowski mówi, że nie będzie debatował. Rozmawiałem z kolegami, rozmawiałem z politykami, rozmawiałem też z ekspertami, wzruszają ramionami, zwłaszcza ci, którzy znają się bardziej na polityce międzynarodowej i mówią, że gdyby w Stanach Zjednoczonych urzędujący prezydent, który chce się ubiegać o reelekcję, unikał debaty, byłby absolutnie zdyskwalifikowany dla zdecydowanej większości wyborców. Krzysztof Sobiechowski, Polskie Radio. Mam jeszcze pytanie odnośnie tutaj lokalne pytanie. Każde miasto ma swoje problemy, każde miasto ma swoje oczekiwania względem głowy państwa. Czym jeszcze chce pan do siebie przekonać Częstochowian, poza tym, że może być tutaj województwo? Nie, to znaczy, to nawet nie chodzi o to, że może być tutaj województwo. Ja to deklaruję, bo rozumiem, że to jest Częstochowie potrzebne, tak? A trzeba rzeczywiście stworzyć w Polsce więcej województw, bo wydaje się, że rozwój kraju tego wymaga. Natomiast ja chcę przede wszystkim zadeklarować jedno. Ja chcę zadeklarować, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, jeżeli Polacy wybiorą mnie na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, żeby przywrócić Polskę na drogę rozwoju i będę usilnie nad tym pracował i będę ze wszystkich sił starał się skłonić także do współpracy w tym zakresie rząd, choćby nie wiem, z jakiego obozu politycznego ten rząd pochodził. Dla mnie najważniejsze jest jedno. Polska ma się stać państwem równych szans. Polska ma się stać państwem, gdzie rzeczywiście wymiar sprawiedliwości oznacza sprawiedliwość. Polska ma się stać państwem, gdzie podstawowe prawa obywatelskie są faktycznie przestrzegane, gdzie człowiek jest dostrzegany, a już zwłaszcza prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie ma prawa nikogo wykluczać. Dzisiaj mamy cały czas do czynienia z wykluczeniem. Dzisiaj prezydent, który deklaruje, że jest prezydentem wszystkich Polaków i ma takie wielkie zaufanie społeczne, na oczach całego społeczeństwa dokonuje wykluczenia poszczególnych grup społecznych, choćby przez to, że nie ma dla nich miejsca i czasu w Pałacu Prezydenckim, żeby się z nimi spotkać. A tak było z tymi, którzy chcieli referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego, tak było z rodzicami 6-latków, tak było z rodzicami niepełnosprawnych dzieci, którzy protestowali w Sejmie, tak jest z tymi, którzy dzisiaj z ponad milionem podpisów
podpisów przyjeżdżają do Warszawy w obronie polskich lasów. Tak jest z wieloma grupami społecznymi. Nawet ostatnio, wiecie państwo, no uśmiechnąłem się, pan prezydent w kampanii wyborczej wychodzi, mówi, że jest zwolennikiem budowy w Warszawie pomnika Smoleńskiego, ale zaprasza do siebie i rozmawia tylko z tymi rodzinami, które od samego początku zgadzają się na jego wersję tragedii smoleńskiej, bo co do tych rodzin, które mają wątpliwości i o tych wątpliwościach głośno odważyły się mówić, to tych rodzin dla pana prezydenta nie ma. I kto tu dzieli Polaków? Najważniejsze punkty tego rozwoju, o którym pan wspomniał, rozwoju kraju, po tym jak zostanie pan prezydentem, to jakie punkty będą? No przede wszystkim to musi być odbudowa polskiego przemysłu, w związku z czym ja zakładam, że to po pierwsze, muszą być programy sprzyjające zatrudnieniu, a więc ulgi dla tych, którzy chcą otwierać działalność gospodarczą, dla tych, którzy decydują się zatrudniać ludzi na umowę o pracę, bo dzisiaj jest to bardzo ważne, żeby przywrócić zatrudnienie na umowę o pracę, gdzie pracownik jest objęty kodeksem pracy, a nie jest z miesiąca na miesiąc niepewny, czy dalej będzie pracował, a w zasadzie czasem nawet z dnia na dzień, bo to zależy od konstrukcji cywilnoprawnej takiej umowy. Więc to jest pierwszy element. No drugi element to są ułatwienia gospodarcze. Dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat przed południem, czy w południe, bo o 12 zaczęliśmy debatę na temat przyszłości polskiego sektora energetycznego i wydobywczego i Śląska. I tam mówiliśmy, są potrzebne, poszerzanie specjalnych stref ekonomicznych jest potrzebne przedłużenie ich funkcjonowania, są potrzebne preferencyjne kredyty dla tych, którzy będą chcieli otwierać działalność gospodarczą, umarzane także dla tych, którzy utworzą nowe miejsca pracy i te miejsca pracy przez określony czas utrzymają. Jest więc potrzebny Narodowy Program Zatrudnienia. Jest projekt w programie Prawa i Sprawiedliwości tej tak zwanej dźwigni gospodarczej w postaci 1 biliona złotych. Ja chciałbym, żeby takich programów, takich propozycji było więcej gospodarczych. I dlatego Narodowa Rada Rozwoju miałaby pracować. Ja bym chciał, żeby tam byli specjaliści z zakresu gospodarki, ekonomii, profesorowie z różnych dziedzin o różnych poglądach. Chciałbym, żeby dyskutowali, bo trzeba wypracować strategię rozwoju dla Polski, trzeba wypracować instrumenty tego rozwoju. I wtedy po debacie, po dyskusji odpowiednie rozwiązania zaproponować także na drodze ustawowej. Konsorcja bankowe, uruchomić ten potencjał, który dzisiaj jest i w polskim społeczeństwie, i cały czas w polskim biznesie. Po pierwsze, biznes musi uwierzyć w to, że może być traktowany równo, a nie, że prawda, jedni mogą przez 2,5 roku nie płacić podatków, jeżeli politycy prominentni partii rządzącej pchają ich samolot przez lotnisko, czy też ciągną w zależności od okoliczności. To wtedy sobie mogą robić wszystko, co im się podoba i nikt im, prawda, nie podskoczy, bo na władzę nie poradzę, a tymczasem inny przedsiębiorca, jak się tuż spóźni z zapłatą podatku czy złożeniem deklaracji, natychmiast ma sankcje ze strony aparatu skarbowego. I to jest nierówne traktowanie i z tym trzeba skończyć. Trzeba ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie, trzeba ułatwić im działalność, zmniejszyć fiskalizm. To jest wielkie zadanie dzisiaj. Oczywiście to musi być wypracowane przez ekspertów. Prezydent Rzeczypospolitej, żaden, proszę państwa, nie jest geniuszem i nie zna się na wszystkim, ale jest kwestia doboru współpracowników i jest kwestia tego, że no oczywiście w ostateczności odpowiedzialność za decyzję należy do głowy państwa, bo to głowa państwa ostatecznie zdecyduje, wnoszę ten projekt, czy go nie wnoszę, zaproponuję, czy nie zaproponuję. Ale proszę pamiętać, że prezydent ma też możliwość wygłoszenia orędzia i chociażby w ten sposób komunikowania się z narodem. Instrumentów działania prezydenta, a nie siedzenia pod żyrandolem, działania prezydenta jest w polskiej konstytucji naprawdę dużo. Włącznie także z nominacjami. Prezydent nominuje i to on decyduje, czy nominuje daną osobę, czy nie, na określony urząd czy stanowisko. I to nie jest tak, że musi podpisać każdy druczek, który dostanie. Nie, to jest jego decyzja. Na tak albo na nie. Ostatnie pytania, bardzo proszę. Powiedział pan, że obecny prezydent jest pisarczykiem swojej partii. A jaką obywatele polskie mają gwarancję, że pan nie będzie pisarczykiem swojej partii? Bo ja nie jestem Bronisławem Komorowskim, panie redaktor. Nazywam się Andrzej Duda. Ja chciałem jeszcze zapytać, bo odwiedził pan dzisiaj Myszków i Częstochowę. Jeszcze zostały nam dwa powiaty, Kłobuck i Lubliniec. No,
No i ziemski Częstochowski, jeżeli tak byśmy potraktowali. Kiedy się możemy spodziewać ponownej wizyty tutaj w naszym regionie? Na pewno możecie się Państwo spodziewać i na pewno będę jeszcze w tym regionie. To mogę obiecać. Natomiast wiecie Państwo, no jest pewna dynamika kampanii, tak? Plany też są weryfikowane w zależności od okoliczności. Wczoraj na przykład planowaliśmy odwiedzić 3 powiaty. Okazało się, że nie zdążyliśmy tego zrobić, bo trzeba było zrobić konferencję prasową w Warszawie w związku z wydarzeniami bieżącymi, więc no trzeba w kampanii zachowywać pewną elastyczność, ale ja będę chciał zrealizować ten program odwiedzenia wszystkich zakątków kraju i będę to robił konsekwentnie. I już na pana dziękuję bardzo. Ja tak troszeczkę może, jaki jest pan Andrzej Duda prywatnie, dom w domu, zaciszu domowym, że tak może trochę. Jest mężem i ojcem. Tak. I stara się wykonywać jak najlepiej swoje obowiązki małżeńskie i rodzicielskie. Jestem człowiekiem raczej pogodnym, tak mi się przynajmniej wydaje. Lubię aktywny wypoczynek, lubię sport. Narciarstwo alpejskie jest takim moim absolutnym hobby i konikiem. A jak dzieci? Chociaż nie mam za wiele czasu. No córka, bo mam córkę już prawie 20-letnią, więc studentkę na pierwszym roku. Poszła w ślady taty, nie ukrywam, że jestem z tego dumny, bo studiuję prawo. I jestem z niej dumny też, bo zawsze była bardzo dobrą uczennicą. Jestem przekonany, mam nadzieję, że będzie dobrą studentką. Jest osobą poważną. Cieszy mnie to i ja bardzo poważnie traktuję sprawy domowe. Uważam, że rodzina to niezwykle istotna, niezwykle istotny element, ja bym powiedział wręcz fundament życia każdego człowieka i fundament budowania społeczeństwa. Nie, no rodzina jest dla mnie bardzo ważna, nie będę tego ukrywał. Dziękuję bardzo. Mamy nadzieję, że pan będzie naszym prezydentem. Może będę mistrzem ostatniej sytuacji.